Dzisiaj zagramy w grę o tron w League of Legends, a nagrodą główną dla zwycięzcy będzie fotel gamingowy Diablo Chairs. To jest druga część tego filmu. Jeżeli nie widzieliście pierwszej, to kliknijcie sobie gdzieś tutaj. A jeżeli widzieliście, to chociaż przypomnijmy sobie, co się działo. Uwaga, lecimy! Walka o smoka! Bartek, ty już wiesz, kogo będziesz chciał fokusować? Wiem. Czy to będzie Bezu? Nie. Ja w sumie jak zobaczyłem, że ona jest, to powiedziałem sobie, że jak wygram, to jej oddam fotel. Zanim przejdziemy dalej, reklama. Ten film jest sponsorowany przez Diablo Chairs. A fotel, który widzicie teraz na ekranie, to właśnie nagroda dla naszego dzisiejszego zwycięzcy. Super design, piękne wykończenie, łatwy, szybki montaż. To tylko część atutów Diablo Chairs. Fotel Diablo Chairs zapewni ci wygodę podczas długich wieczorów z ligą, nauki czy pracy. Do tego będzie prezentować się doskonale przy stanowisku. Fotele Diablo Chairs to najwygodniejsze fotele gamingowe na świecie. Także jeżeli chcesz połączyć wygodę ze zdrowiem, wybierz fotele Diablo Chairs i poczuj nieziemski komfort. Kliknijcie w link w opisie, żeby zobaczyć dostępne modele Diablo Chairs. A teraz przejdźmy do odcinka. Proszę Państwa, kolejna runda nazywa się Red Wedding. Wiem, że nie oglądaliście serialu, ale to basically jest najstraszniejsza z wszystkich scen, bo... I nie no, jak chciał oglądać! No k***a, to było 10 lat temu, chłopie! Ej, ej, dobra, dobra, to ja ci też zaspoileruję. Ja... Ale nie, nie, no to wywalenia jest ten chłopak, no Arkon jest, co tu się dzieje? To jak już tutaj jesteś, to będziesz Littlefingerem, zaraz ci zadam jakieś dodatkowe zadanie. Słuchajcie, osoba siedząca na tronie zabija wybraną przez siebie osobę. Zabita osoba wybiera kolejną osobę, która zginie. Ostatnia żywa osoba dostaje 3 punkty. Dobra, zacznijmy od Adiego. Z racji, że on jest królem, ty możesz zabić pierwszą osobę. To jest o tyle proste, że logika podpowiada udłupić kogoś, kto jest tuż pode mną. Z drugiej strony osoba tuż pod tobą może ci wyprzedzić i przestaniesz być królem i będziesz mógł zdobywać jeszcze więcej punktów. Z trzeciej strony najlepiej jest udłupić najbardziej inteligentniejszą osobę. Mnie nie trzeba udłupiać, ja tylko prowadzę. Najstarszy nie znaczy najmądrzejszy. Dobra, tam ramuszy dupa cicho. Dobra, dziadek, weź tam, wracaj na wojnę. Nienawidzę tej gry, bo to jest taki wyścig szczurów, wszyscy się napierdzielamy, a ja nie chcę nikomu z was dać mordę. Niestety to jest gra o tron, ktoś musi umrzeć. Dobra, to ja mam świetny plan, ponieważ nie chcę bezpośrednio kogoś karać, ale jednocześnie pośrednio muszę, to proszę was, Bartek i Kaptyn, o zagranie w papier, kamień, nożyce na czacie. Kto z was wygra, ginie. Czy obaj już jesteście gotowi? Tak. Ciskajcie enter. Uuu, Kaptyn wygrywa, ale przegrywa. Dobra, to tak. Kaptyn otrzymał cios od Adiego, natomiast ostatnim tchnieniem może zabić kolejną osobę. Słuchamy ciebie, Kaptyn. No to Urgota bierze ze sobą. Właśnie wiedziałem. To Adi będzie dalej królem. Kaptyn zagłosowałeś na Urgota, czyli teraz Urgot. Kurde no. Adrian, mam do ciebie pytanie. Na tym oprę moją decyzję. Wyślij mi zdjęcie swojego fotela aktualnego. Dobra, jest. To mało gamingowy, trzeba przyznać. No ale no jakby wygląda wygodniej. Rozum podpowiada, że no nie potrzebujesz jakiegoś super dobrego fotela, ale serce mi podpowiada, żeby zajebać Shao, więc to zrobię, Shao. Shao dostał kosę między żebra, ale ma kuszę w ręku. I Adrian, my kumple jesteśmy, nie? No, zawsze. Chcesz kosę w żebra? O ty kurde. Adrian zostaje wypolony. No i pięknie. Arkoan, zapraszam cię tutaj. Słuchaj, z racji, że Adi już kogoś zabijał, a ty jesteś Littlefingerem, tutaj wkradłeś się, nikt ci nie zauważył, jesteś szpiegiem. Możesz z pokryjomu zadupczyć albo Meluś, albo Beza. Okej, Beza. Czekaj. Nie chcesz tego, żebym zginął, uwierz mi. No. Arkoan, to dziewczyna, znalazł chyba jak najlepiej, no nie? Chcesz ją zabić w tej rundzie, żeby później miała lepiej. Arkoan, słuchaj, jak zabijesz Beza, wyjdziesz na Simpa. Dobra, finalna decyzja, Arkoan. Lecisz, laska. Co się w ogóle do niej perlaska zwrócił, ale obrzydliwe. Przejdźmy do przedostatniej, już półfinałowej rundy. Każdy z graczy wybiera jedną osobę, która będzie reprezentowała go w pojedynku 1 na 1. Każdy zwycięzca pojedynku zdobywa 2 punkty, natomiast król decyduje, kto walczy z kim. A, czyli każdy wybiera swojego reprezentanta? Tak, czyli Meluś, możesz wybrać jako pierwsza, kto będzie ciebie reprezentował. Zastanów się, kto ma najwyższą dywizję tutaj. I zastanów się też, czy ta osoba nie będzie chciała przypadkiem zintować, bo może zintować, nie? Ale każda osoba może zostać wybrana tylko raz? Tylko raz. Dobra, Shao, bo jesteś weebem. Oh my god! Czyli za Meluś będzie walczyć Shao. A czy ty jesteś weebem, to zadecyduję o tym, jak zagram. Jakie jest twoje ulubione anime? O jest. To drugi w kolejności będzie Shao, możesz wybrać, kto będzie cię reprezentował. Kurde, szkoda, że nie mogę siebie wybrać. A czekaj, ja mam pomysł. O nie, ktoś tu przyszedł, Shao, chyba! Nie! Ale ograł! Nice try, ale nie może tak zrobić. Wiem, kto mi się nie wybrał. Patryk, my kumple jesteśmy. Ja piesno. Bezu, teraz kolej twoja. Generalnie Adi, bo on wie, co ja chcę robić. Mój tajny plan. Okej, ja też go znam, dobrze. Dobra, Kaptyn, kto będzie walczył w twoim imieniu? Bezu. Bo wiem, że mi się wypi***.
Dobra, Urgot, właściwie to nie masz wyboru. A kogo mam? Meluś. A ja dla kogo walczę? Ty będziesz walczyć dla Adiego. I teraz Adi, ty jako, że jesteś królem, możesz zdecydować, kto walczy z kim. Kurde, ja teraz potrzebuję to trochę przemyśleć wszystko. Czyli tak, finalnie, proszę państwa, Urgot, który reprezentuje Atiego, będzie walczył z Szao, który reprezentuje Meluś. Meluś, który reprezentuje Urgota, będzie walczyła z Bezu, który reprezentuje Kaptyna. I Kaptyn, który reprezentuje Szao, będzie walczył z Adim, który reprezentuje Beza. Co ku... Nie wiem, o co chodzi. Adi, jak ci się podoba twój reprezentant? No cóż, można było się tego spodziewać. Po prawej stronie Urgot, który reprezentuje Addisona. Po lewej stronie Shao, który reprezentuje Meluś. Zobaczymy, kto wygra, nożyczki czy kot, to wie. Start! Ucieka, chłop! Jeszcze ma Ghosta! A on idzie na interkę! To jest zabawne, jeszcze uniósł kapeluszek, dobra! W takim razie wygrywa Shao, co za tym idzie również Meluś, która otrzyma 2 punkty na koniec tej rundy. On piknął mi, żeby posłuchać Olafa. Nie, nie wolno, nie wolno. Urgot. Czym to się robi? W. Nie umiem, halo! No Urgot! Słyszycie mnie? Co za troll! W prawym narożniku Meluś, która reprezentuje Urgota. Natomiast w lewym narożniku Bezu, który reprezentuje Kaptyna. Jesteście gotowi? Nie. No to start! Meluś. Nic respektuje, Bezu też. Buuu. Dobra, walczą, egzosty poszły. Pierwsze spele są rzucane. Jak na razie chyba Meluś wygrywa. Ale Bezu nastakował pasywkę i chyba przegra. Jakiś rzut toporem. Hia dostał, co za plot twist, proszę państwa, Meluś zaraz się spali. Ty masz przegrać! Nie! Ty miałeś przegrać, debilu! Tylko dlatego cię wziąłem. Dlaczego miał przegrać? Ja miałem taki plan. Nie no, co go nie wezmę, to on i tak zintuje nawet jak wygra. Uwaga, w takim razie w prawym narożniku, chociaż w sumie nie ma narożniku, ale w prawym narożniku Adi, który reprezentuje Beza, kontra Kaptyn, który reprezentuje Shao. Zapraszam, start. Dajesz, Adi. Nie ma pierdzielania się, od razu walka. Ale krzaka wykorzystał. Skrytny! Kto to... Ale się teraz napierdzielają to atakami, nikt się nawet nie rusza. Przypuszczam, że już puścili myszki. Kto pierwszy? Kaptyn, co? Co ten kaptyn? Pokazał maestrię! W tej rundzie punkty otrzymują Meluś, ponieważ Shao wygrał w jej imieniu pojedynek. No Shao nieźle wygrał. Kaptyn, którego reprezentował Bezu, oraz Shao, którego reprezentował kaptyn. Zobaczmy, jak wygląda punktacja na teraz. 2 punkty Meluś, 3 punkty Bezu, 4 punkty Urgot i Shao, 5 punktów Adi i 6 punktów kaptyn. Ostatnia runda musi się odbyć 5v1, więc niestety, Meluś, będziesz musiała odpaść. Natomiast ostatnim tchnieniem możesz dodać 1 punkt na konto wybranego przez siebie gracza. Uwierz mi, chcesz mi to dodać w tym momencie. Ja, jak dasz mi, to mogę dać ci uprawnienia, żebyś go zbanowała na tym serwerze. Ej, halo! Jeśli dasz mi, to wywalę obu tych typów. Ja nie będę Bezu przekonywał. Dobra, masz punkt. Bezu dostaje punkt i ma w takim razie 4 punkty. Dzięki temu jest dalej szansa. To jest taka beka, bo teraz wszyscy mogą wygrać. Wszyscy mogą teraz to wygrać. Runda finałowa nazywa się Night King. Gracze mają zadanie pokonanie Nocnego Króla, którym będę ja. Kto wykona finalny cios i zlasthituje mnie, wygrywa, uwaga, 4 punkty. W tej rundzie bierze udział również król. Jakby co, nie możecie atakować supportu. Jak się przez przypadek zaatakuje, to się nic nie stanie, ale nie zabijajcie ich. To Night King nadciąga, uwaga, 8 sezon Gry o Tron. Rozpoczynamy, kto wygra właściwie tę rundę, ten dostaje 4 punkty i wygrywa całą konkurencję i zdobywa fotel. Gra o Tron rozstrzygnie się zaraz, tak! Żartowałem, bitch, please! Ej, nic nie... Exhaust! No ten jest? Dobra, zatrzymuję się tutaj. Bijemy go, bijemy go! Znowu jest go, co tu leci, poraduje, że to jest go! Uwaga na Kalisty, nie? Arkoan, wiesz kiedy healować. Skieral wkracza do akcji! On już ma 28 git wbite w siebie. Muszę to zrezygnować. No, zrezygnowałem się! Dobra, lecimy, chłopaki! Ja już teraz nic nie robię, nie ruszam się, jak co już teraz. Supporci, zostawcie mnie. Ach, myślałem, że kaptyn wbije ten 4th shot. Dobra, kto wygrywa? Kto wygrywa fotel? Mój stary. Doktor Urgot.